Na podwórku już prawdziwa wiosna, kilkanaście stopni, można było zrzucić zimową kurtkę. Prawdziwa wiosna już prawie w klasie okręgowej. Rozegrana co prawda niepełna 16 kolejka, ale działo się sporo, znowu zmiany w tabeli. W klasyfikacji strzelców też nieco ruszyło i można powiedzieć, że taka przełomowa chwila przed nami, bo już dzisiaj ogłoszenie pierwszej jedenastki kolejki klasy okręgowej. Będzie ciekawie, może być trochę kontrowersyjnie, ale chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby były emocje. Zapraszam. W 16 kolejce klasy okręgowej rozegrane zostało 5 z 8 spotkań. 3 mecze zostały odwołane i były to GKS Stawiski, Pomorzanka Sejny, Puszcza Hajnówka, Orlęta, Czyżew oraz Pogoń Łapy, Bocian, Boćki. Wszystkie z jednego powodu, zły stan boiska, wiadomo, deszcz, śnieg. Te boiska nie nadawały się do gry, a nawet jeżeli by tam zagrać, no to taki prosty przykład z polskiej ekstraklasy, gdzie zagrano mecz w Kielcach i teraz to boisko nie przypomina w ogóle stadionu piłkarskiego, a raczej murawa nie przypomina murawy ekstraklasowej, a nawet B-klasowej. Odbudowanie takiej murawy będzie teraz długotrwałe i pewnie kosztowne, a na to na pewno klubów w okręgówce czy w czwartej lidze nie stać. Przechodząc już do samych wyników, no to bardzo ciekawe spotkanie obejrzeli kibice w Sokółce, tam miejscowy Sokół. 1-2 uległ MKS-owi Mielnik, mimo że prowadził 1-0. I mimo, że miał w swoich szeregach naprawdę dobrze dysponowanego bramkarza Karola Kozłowskiego, on co prawda po rundzie jesiennej zawiesił buty na kołku, zrobiono mu już szpaler po meczu z Boćkami, podziękowano mu za grę. Z tego, co się dowiedziałem, to już nie pierwszy raz, jednak coś go skłoniło, coś skłoniło też zarząd, żeby namówić go do kontynuowania swojej przygody z piłką i Podlaski Petr Czech, bo jak wiadomo kask na głowie zobowiązuje do takiej ksywki, dalej broni i był naprawdę w wysokiej formie w tym meczu. W wysokiej formie w tym meczu był także Krasucki. On strzelił bramkę, zaliczył asystę i dzięki temu w klasyfikacji strzelców jest już współliderem. Bardzo ciekawie było też w Gródku, a w zasadzie w Zarzeczanach, gdzie gra GKS Gródek. On zmierzył się z hetmanem Tykocin. Dotychczasowy lider uległ 0-3 hetmanowi, choć z relacji czy to trenera ZS Ukrynki Jana Łotysza, czy z relacji od samego Tykocina wiem, że pierwsza połowa była bardzo intensywna, wyrównana. Naprawdę jak na poziom okręgówki i warunki, w których przyszło się rozgrywać to spotkanie, był to mecz, który oglądało się z przyjemnością. Tak można powiedzieć wet za wet, ale to hetman Tykocin strzelał bramki. Może dlatego, że w bramce Gródka zabrakło bramkarza w tym meczu i nominalnie zawodnik z pola, wiceprezes Daniel Owerczuk, stał w bramce na tym meczu. On nawet obronił karnego, który hetman Tykocin miał przy wyniku 0-2. Jednak nie uchroniło tego zespołu od porażki 0-3 i GKS Gródek już nie jest liderem. Liderem nie jest też Sparta Augustów, która wygrała 4-0 z Korą Korycin. Bramki z tego meczu możecie zobaczyć na materiale. I Sparta, mimo że nie jest liderem, jednak do tego lidera traci tak naprawdę nic. Coraz mniej do czołówki traci natomiast Piast Białystok. On wygrał u siebie po dobrym dość meczu 2-1 z Rudnią Zabłudów. Piast przebudowany z kilkoma nowymi transferami. W środku obrony zawodnik z Wisły Płock. Na prawym wahadełku chłopak prosto z Australii. Także no, Piast ma czym straszyć. Piast będzie groźny, będzie mocny i będzie zabierał punkty faworytom. Na razie zabrał punkty Rudni Zabłudów, która tak jak jesienią, tak i wiosną ma lepsze, gorsze momenty. W tym meczu tych lepszych momentów było mniej i dlatego przegrali. Przegrali też zawodnicy hetmana Białystok, którzy ulegli 0-4 LZS-owi Krynki. Wiele o tym meczu napisał hetman na swoim
profilu i w zasadzie nie musiałbym nic więcej dodawać, jak tylko to, że akurat cały opis jest prawdą, a mianowicie Krynki w pierwszej połowie zdominowały Hetman, zamknęły ich we własnej połowie. Hetman kilkukrotnie wydostał się ze swojej połowy, jednak bronił na tyle mądrze, miał między słupkami bardzo dobrze dysponowanego bramkarza, dość dobrze przesuwającą obronę. No i Krynki za nim rozmontowały ten cały 11-osobowy blok defensywny. Minęło trochę czasu, jednak gdy się to udało, było już łatwiej. Na drugą połowę Krynki wyszły z dużym animuszem, szybko zdobywając bramkę na 2-0, a wtedy Hetman nie miał wyjścia. Musiał się otworzyć i to skutkowało stratą kolejnych bramek. Pierwsze spotkanie, to wiadomo, było troszeczkę niewiadomej. Hetman grał defensywnie mocno. Musieliśmy się troszeczkę napracować. Całe szczęście, że strzeliśmy pierwszą bramkę i od razu drugą bramkę na początku drugiej połowy. Było nam łatwiej. A co do okresu przygotowawczego, no to wiadomo, jakie są realia. Zima, jak mamy możliwości do tego, do trenowania, do pełnego trenowania. Z kadrą jest troszeczkę różnie, bo są kontuzje, są jakieś wyjazdy prywatne, służbowe i tak dalej. No zobaczymy, no ale na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony. Przechodzimy do nowości, czyli jedenastki kolejki. Ja na początku powiem tylko, że ta jedenastka kolejki została wybrana na podstawie tego, co przekazali mi trenerzy poszczególnych drużyn, na podstawie liczb, czyli bramek, asyst, czystych kąt, a także na podstawie tego, co miałem okazję sam zobaczyć na niektórych spotkaniach. I przechodząc już do szczegółów, no to za tą kolejkę 16, formacja, jaką wybrałem, to 3-4-3, bardzo ofensywna. W bramce Karol Kozłowski z Sokoła Sokółka. Jak wspomniałem, on przeżywa swoją drugą czy kolejną młodość. Wybronił rzut karny. Co prawda dobitkę gracze z Mielnika już wykorzystali, ale w tym meczu miał też wiele innych interwencji, które ratowały Sokół przed stratą bramki i dlatego trafia do jedenastki kolejki. W trójce obronnej znalazł się Kamil Machłajewski z LZS-u Krynki. On oprócz czystego kąta z Hetmanem Białystok zanotował także asystę, strzelił bramkę, więc tu nie trzeba nic więcej dodawać. Jakby kolejne dwa miejsca w obronie zajęli zawodnicy Hetmana Tykocin. Grali przeciwko liderowi, nie stracili bramki i tutaj Marcin Plaga dodatkowo dołożył bramkę, a Przemysław Maliszewski kierował całym zespołem w tym meczu, więc myślę, że również zasłużone. Przechodząc do pomocy, no to tam nie mogło także zabraknąć zawodnika z Tykocina. Igor Michajłow w tym spotkaniu strzelił bramkę. Jak rozmawiałem z osobami związanymi z Hetmanem Tykocin, no to dowodził całą grą środka pola. To on dyrygował, narzucał tempo gry i jak mówią ludzie z Tykocina, w pełni zasłużył na to, by znaleźć się w tej jedenastce. W jedenastce znalazł się też Dominik Przyłucki. Jest to właśnie ten zawodnik Piasta Białystok, który przywędrował tu prosto z Australii, a tak naprawdę Dominik przez kilka lat mieszkał w Australii, tam też grał w ligach amatorskich. Czym się wyróżnił w meczu z Rudnią Zabłudów? Bardzo dynamiczny, wahadłowy, z asystą w tym meczu przy bramce na 1-0. Ogólnie robił bardzo dużo wiatru na tej prawej stronie i widać, że naprawdę będzie Piast z niego miał pożytek. Pożytek mają przez cały czas zawodnicy i działacze, kibice Sparta Augustów z Fedira Masłowa, który jest kolejnym z pomocników. Fedir już kolejną rundę zalicza do udanych, zaczynają w dobrym stylu. Zdobył w tym meczu z Korą Korycin bramkę, dyrygował środkiem pola w swojej drużynie. Stąd też jego nominacja do jedenastki kolejki. Podobnie było z Kamilem Czekuciem, zawodnikiem MKS-u Mielnik. Jest to ostatni z pomocników, których wybrałem. Kamil w Sokółce zdobył bramkę dla Mielnika, bramkę, która przyczyniła się do zwycięstwa jego zespołu i również z rozmowy z trenerem MKS-u wiem, że kierował, dowodził grą środka pola, a to w piłce jest dość istotne. W ataku
trójka i tutaj też zaskoczeń wielkich nie ma. Daniel Krasucki z MKS Mielnik, zdobyta bramka, asysta. Po tej bramce on jest współliderem klasyfikacji strzelców. Oprócz niego Olgierd Salik, to też czołowy strzelec naszej ligi, prosto ze Sparta Augustów. W tym meczu skoro Korycin bramka, asysta. Trener Harasim mówił, że jego zdaniem był to najlepszy zawodnik na boisku w tym meczu. No i trzeci z napadu to Jacek Stefanowicz z LZT Skrynki. On co prawda bramki w tym spotkaniu z Hetmanem Białystok nie strzelił, ale zaliczył asysty przy bramkach na 1-0 i 2-0. Bramkach, które tak naprawdę ustawiły cały mecz. W tabeli, tak jak wspomniałem na początku, bardzo duży ścisk nadal. LZT Skrynki, Sparta Augustów i Hetman Tykocin po 36 punktów. Tutaj decydują mecze bezpośrednie. Dalej GKS Grudek, on ma tych punktów o 2 mniej. Kolejne są Orlęta Czyżew, ale Orlęta to zespół z 32 punktami i 2 meczami zaległymi. Jeśli wygrają te 2 mecze, no to znajdą się na samym czubie tabeli. Za ich plecami kolejne drużyny, MKS Mielnik, Piast Białystok. W samym dole tabeli nic się nie zmieniło, gdyż Bocian Boćki, który ma 8 punktów, Pogoń Łapy punktów 7 i Puszcza Hajnówka punktów 7 w tej kolejce nie grały, mecze zostały przełożone. Tam dalej mamy sytuację bez zmian, a Hetman Białystok i Kora Korycin, które są blisko tego dołu, swoje spotkania przegrały. W klasyfikacji strzelców coś drgnęło, mianowicie Daniel Krasucki po zdobyciu bramki dla MKS-u Mielnik w spotkaniu z Sokołem Sokółka ma tych trafień 19, dogonił Szymona Jaźwińskiego, ale Szymon ma już 2 mecze zaległe, więc wszystko w nogach i głowie Szymona. Do czołówki documował także Olgierd Salik, to on zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelców, 15 bramek, dorzucił bramkę w meczu z Korycinem. No i na ostatnim stopniu podium Damian Owerczuk, 14 trafień, on w tym meczu z Tykocinem, podobnie jak cały Grudek, nie strzelił nic. Przy okazji zapowiedzi, tak jak mówię, jest zabawa, jak oni typują. W naszej zabawie na razie prowadzi, tak można oględnie powiedzieć, okręgówka, czyli ludzie związani z okręgówką. Tutaj Jarek Leończuk z Rudni Zabudów zdobył 5-5 punktów, wzorowo wytypował wyniki spotkań. Wojtek ma tych punktów 4, a no ja tylko 3 punkty, więc jakby można powiedzieć pod latarnią najciemniej ten, który powinien się na tym znać, nie potrafi wytypować wyników. W drugiej kolejce tej naszej zabawy, czyli w 17 kolejce klasy okręgowej, Pomorzanka Sejny miała zagrać z Puszczą Hajnówka, do tego spotkania nie dojdzie, jest to związane z rozgrywaniem przez drużynę Puszczy meczu barażowego o drugą ligę futsalu, ten mecz w niedzielę, i mimo że Pomorzanka miała już przygotowane alternatywne boisko sztuczne w Augustowie, no to jednak to spotkanie zostało przełożone. Jeśli chodzi o mecze, które się teoretycznie powinno odbyć, mamy nadzieję, że wszystkie się odbędą, no to Piast Białystok zagra z GKS-em Grudek. Tutaj Wojtek typuje zwycięstwo Piasta, ja typuję remis, a nasz gość, czyli trener LZS-u Krynki Jan Łotysz, również typuje remis. W meczu MKS Mielnik, Pogoń Łapy, wszyscy jesteśmy zgodni. Każdy z nas uważa, że zwycięży MKS Mielnik. On jest zdecydowanym faworytem tego meczu i nie zmieni to to, że Pogoń Łapy posiada w swoich szeregach bardzo dobrego napastnika. Kolejne spotkanie, Bocian Boćki, Sparta Augustów. Tutaj też żaden z nas nie miał wątpliwości. Faworyt Sparta Augustów, czyli każdy z nas postawił czystą dwójeczkę. Czystą jedynkę postawiliśmy też wszyscy w meczu Orlęta Czyżew Sokół Sokółka. Mimo że Sokół to mocna drużyna, jednak wszyscy jakby myślimy, że to Orlęta zdołają przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Podobnie zresztą jest w meczu RZT Skrynki Rudnia Zabłudów, tam faworytem też są Krynki. Co prawda ja, znając historię meczów Krynek z Rudnią, wiem, że będą, jak w jakiej formie zespoły by nie były, na jakich miejscach w tabeli by się nie znajdowały, no to zawsze te mecze są zacięte, bardzo wyrównane, pełne dramaturgii. Tutaj warto przywołać mecze z jesieni, kiedy to Krynki wygrały w Zabłudowie 3-2 po zaciętym spotkaniu, mimo że je przegrywały. Hetman Tykocin z GKS-em Stawiski, tutaj tak jakby też żaden z nas nie miał wątpliwości, Hetman jest faworytem i stawiamy wszyscy na jedynkę.
I o dziwo, bardzo zgodnie jesteśmy również w meczu Hetman Białystok Kora Korycin. Taki mecz bardzo mocno decydujący o tym, co będzie się działo w dole tabeli. A każdy z nas obstawił tutaj remis.